O kurwa. Nie wziąłem jednej sprawy pod uwagę. Tak. Już chyba wiecie, co mam na myśli. Jeśli to użyję, to ona się tu przeniesie. Kurde. No kurwa ż mać. Tak lubicie. Ja tego nie rozkminiam. Dlaczego nie może po prostu tu się przenieść? Tylko ja muszę jakieś chore ruchy robić. Tak, teraz many nie ma oczywiście. A nawet gdybym miał, to znowu by mi ruchu nie wystarczyło. Kurde. Który to był ruch? Ten. Robimy ten. Jeszcze jeden dzień wcześniej i teraz już... Przepraszam, przepraszam. Teraz już na 100% nam się uda. Pomyliłem się w jednym obliczeniu. No ale cóż, to jest z początku trudne. Może nie o tyle trudne. Może się wydawać z tego względu, że ja sobie cały czas wczytuję, ale to dlatego, że nie chcę tracić zamków i co chwilę je odbijać. Natomiast misja jest nawet łatwa, ale denerwujące jest to, że trzeba mniej więcej ustabilizować dwóch bohaterów mniej więcej, żeby jeden zdolny był obronić tyły. Mam tutaj na myśli portal, który jest jednostronny. A Kiryłem, który musi po prostu podbić zamczysko. Czy teraz jest git? Tak, teraz jest git. Lecisz tu. Jeszcze raz. Whistle zostaje. Szkolimy Wendele. Jeszcze raz, Wendelo. Po raz trzeci! Po raz trzeci Wendela. Wendela, Vendetta. Chociaż, Kirył, co cię nie zbawi? Trochę się wrócić. Dobra. Dasz tego. Damy tak. Może style teraz. Pyk. I pyk. Dobra. Teraz Kirył, lecisz tu. Teraz już wszystko powinno być jak w planie. Bez problemów. Ona chyba nie może. A może. Dobra. Dobra. I teraz tutaj. Tak. 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 Wendela niech sobie tutaj czmychnie. A Whistle'em jeszcze wejdę tu. Żeby zwiększyć mu morale i szczęście. Przy okazji trochę ruchu, ale to nieistotne. Dobra, nie, tyle. A choćby nie chciał się teraz teleportować, to jeszcze lepiej dla mnie. Niech jakaś tam obrona siedzi. I teraz będzie orzech do zgryzienia, czy ten drugi bohater nie wyjdzie. A dokładniej trzeci, ten który... No, teraz idzie coś tu. O tego się na razie nie martwię, ten co tam czmychał. Gdzieś wyżej. Martwię się o to... Tu nic. O to, że jeśli tutaj pójdę... Jak zapewne wiecie, tu jest następny. Tutaj zamek, ale ja się zastanawiam, czy jeśli stracę dużo wojsk Kiryłem, ale to jest tylko pesymistyczna myśl, że jeśli stracę tu Kiryłem, trochę wojska, o leci, zobaczymy co teraz. Co teraz wykminisz? No jeśli Kirył straci dużo wojska, czy ten nie odbije czasem zamczyska? Albo nie teleportuje się tu szybko i pomoże jeszcze. Ale podejrzewam, że chyba nie będzie aż tak ciężko, nie? W końcu to pierwsza misja. Nie oczekujmy zbytnich jakichś nie wiadomo czego. Dobra. Nadal wysoki. Coś mi się tu nie podoba. Dobra, oddzielimy jeszcze. A jeśli nie, to będę zmuszony robić ręczną walkę. Trzymajmy kciuki! Ale chociaż jest wysoki, to obrona powinna się powieść. Tak, powiodła się.
Brawo, poklaskałem sobie. W końcu jestem pięknym. Ach, nie to miałem na myśli, piękna strategia. Miałem powiedzieć piękną strategię, a nie to. Ach, wybaczcie mi to. Lecisz, Kirylę, dalej. Teraz jest prawie wysoki, ale tu prawie nic. Dobra, ten awansował bardzo świetnie, spisałeś się, Wysolu. Twoja glaca poprawiła charyzmę wszystkich jednostek. Dobra, tu jest mikstura many. Słaba mikstura many. A tu się jakoś czacha łapie za głowę. Rany boskie, nie wygramy tego, koniec świata. Koniec świata, nie odbijemy Sturmowi jego zamków. On podbije razem z Kirełem i Askalem. Zamczyska wszystkie w Szeogu. Koniec świata. Dobra. Trzymajmy kciuki, niech się to powiedzie. Dobra, nic się nie dzieje. Świetnie, świetnie, trzymajmy kciuki. O, super, jeszcze dwa dni ostatnie. A tak, właśnie, właśnie. Przecież ja ostatnio robiłem walkę i nie wygrał Kirył z nią. Teraz sobie to przypominam. Więc dobrze, że jeszcze nie dałem walki. Może ona się skusi na walkę taką. A jeśli nie, to zobaczymy jeszcze w następnym zameczku. A jeśli nie, to po prostu się przeniosę do bazy. Chyba mam najwięcej zamków. Nie wiem, czy to się da jakoś sprawdzić. A jeszcze mam jakieś zadanie dodatkowe. Osiągnij swoim bohaterem pierwszy poziom w drodze łez lub krwi. To ile tego jeszcze mam? Nie to. Źle klikam. Wszystko źle klikam. Kliknij się. Tak, tutaj miałem patrzeć, bo mogłem w końcu tak klikać. Droga łez, droga krwi, trochę to nierówno. Powinienem albo w jedno, albo w drugie. Kurde, tu jeszcze. No dobra, zobaczymy, pożyjemy. Ha, to chyba tyle. Wydaje mi się, że mam najwięcej zamków. W końcu mam 4, tak? Dobrze mówię? 1, 2, 3. Tak, 3. 3 tylko zamki. I jeden posterunek. Czekajcie, zobaczymy jeszcze tutaj. Może on sobie tutaj tylko z przodu taką obronę dał. Ale już wątpię po tej czaszce. No kliknij się, Boże Święty. Ruch cień chyba nie zbawi. No przyjrzyj się, no co za chamstwo. Klikam prawym, a ten dalej nie. On musi zobaczyć cały zamek. Tak, musi zobaczyć cały zamek. Żebym mógł sobie w końcu zobaczyć, co on ma w tym zamczysku. Zaraz, poza tym, czy ja wszystko wybudowałem? Dobra, teraz wszystko jest wybudowane. Góra 2 tygodnie i powinienem podbić ten jeden zamek. Kwestia drugiego zamku to już tylko kwestia czasu. Właściwie tak, jakby tutaj następna droga była. I tutaj znowu byście mnie postawili pod mostem, bo nie wiedziałbym... Pod ścianą znaczy się, bo nie wiedziałbym, gdzie iść. Ale podejrzewam... Zaraz, czy coś tu jest ciekawego jeszcze? Może Kirył doświadczenia trochę dostanie jeszcze. Coś tu pozbieramy, może doświadczenia, level up awansuje i mu dam logistykę. Bo on nie ma logistyki z tego, nie, ma jedną, ale mogę mu jeszcze dać, żeby podczas przechadzki w jakieś dróżki nie tracił dodatkowych punktów, tylko tracił tyle, ile by szedł sobie na normalnej drodze. Dobra, na razie tu. Tu chyba nie będę atakować, zresztą bardzo wysoki.
Dobra, jestem. Będę troszeczkę ciszej mówić. Co oznacza, że wiecie, co to znaczy. Zaraz, co to było? Kliknij się. Przez chwilę mi się wydawało, że... Że co? Ten trochę dziwnie wygląda. Że... Kirył miał jakiś... Blond włosy. Świński blond? Nie wiadomo. Ho. Bez obraz. Dobra, tu jest dość niski, nic ciekawego. Pasowałoby się przenieść do zameczku. Ojej. Niesympatycznie. Muszę aż z trzema naraz walczyć. Trochę misja jest ciężka, nie wydawało... Nie! Nie ty. Nie wydawała mi się aż tak ciężka. Myślałem, że będzie hop-siup. A tu? Niesympatycznie. Może tu jest jakiś... Jeszcze jeden. Mamy cię. Dobra. Mam już haka na ciebie, fioletowcu. Czyli ty tutaj masz zameczek, tak? Ja się przeniosę na ten zamek. Wkroczę tu. Będziemy mieć jednego z głowy. Tutaj nie będę sobie czyścił tego. Żeby obrona była w razie czego neutralniaków. I dobra, o super, już mam taktykę. Już nie będę musiał z dwóch stron się bronić. Wystarczyło zobaczyć, co tam kryje neutralna jednostka. Proszę. Jesteś słaby. Tak, jestem słaby, ale ci pokażę, że się myliłeś. Dobra, jak tu będzie sytuacja? Do tego zamku. No nie przeniesie się niestety. Dobra. Przeniesiemy się w następnej turze do zamku tego po lewej na dole. I poczekamy na koniec tygodnia. Przy okazji połączymy siły. Podejrzewam, że chyba nie będzie tak chamsko, że wtedy, kiedy ja idę Kiryłem na zamek fioletowca, on haniebnie mnie tutaj od tylca atakuje. Dobra, teraz tak. Szkolenie. A nie, po co szkole? Poczekam na koniec tygodnia. No chyba teraz nie będzie tutaj iść ten pomarańczarz na mnie. Chyba aż tak chamsko nie będzie. Wykrakałem. Kurwa. Nie przepadam za taką taktyką. Dobra. Teraz kwestia taka, czy zdążę? Warto sprawdzić. A, szkolicie się. Też wszyscy łączcie się. Strażniczki, łączcie się! Dobra. Tych mogę podzielić nawet na cztery części. Dobra. Zasejwuję sobie. I spróbujemy. Próbować zawsze można. Ale nie wiem, co z tego wyniknie. Ciekaw jestem, ile tu ruchów wyjdzie na to. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten natomiast idzie cały czas po ścieżce i zajmie mu. Teraz pójdzie tutaj. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy. Ale coś to wątpię. W moje szczęście.
Nie, wolniej, wolniej. Czy tam jest jakaś obrona zamku? Jest niestety. Mógłbym zrobić taki myk, że sobie jednym z bohaterów czmycham na bok i potem na bazę. O, tu jest super, stajnia. To da mi dodatkowy bonus. Zobaczymy, czy się ta taktyka powiedzie. O, o, tu... O, dobrze, dobrze, leć sobie, leć, leć, leć. Czmychaj sobie, może jeszcze na wampira, zapraszam. Jeszcze może jego zaatakujesz. Dobra, tym się na razie nie obawiam. Ale podejrzewam, że jeśli rozwalę pomarańczowego i tego, odblokuje się brama i będę musiał jeszcze na tego. Jak widać, na razie jest dużo wojska. Ale zanim się to wydarzy, będę mieć dużo więcej. Dobra. I teraz pyk. Pyk i dobra, zobaczymy. Czy Kirill zdąży? Chyba nie zdąży. Już to czuję. Kurde. No trudno, koniec. Tracę zamek. O, dobra, żeby nie tracić. Dobra, wczytamy to. Nauka prób i błędów. Jednak dobrze wyliczyłem to. Mam dwa ruchy w plecy. Ech, ciężka sprawa. A dlaczego tacy chamscy jesteście? Powiedzcie mi to. Mogłem nie cudować, tylko od razu czmychać. Dobra, teraz tak. Inaczej to robimy. Ten dostaje tak. I tak. I jak wygląda jego sytuacja względem tej babki? Bardzo wysoki. To nie brzmi optymistycznie. Jeszcze jedna. A nie, to chyba patrzyłem nie tak. Wysoki. Teraz powinien sobie poradzić. Powinien. Ale czy powiedzie mu się to? Dobra. A Kirill sobie powinien poradzić z tym kolesiem. Dobra, a zaraz. Nie, wydawało mi się, że jeszcze mogę wyszkolić. Nie wiem, co takie przeczucia mam. No, zobaczymy, zobaczymy. No, teraz to nie chce ci się tu lecieć, co? Tylko od razu na mnie na zameczek lecisz. Dobra, kolejny ruch. Ten tak. Łysol siedzi i się broni. Zastanawiam się, czy nie zrobić tego na trzy części. Przy okazji tych. Właśnie, oni tak. Ja i tak ich stracę. A mogę ich zrobić jako przynęty i przy okazji sprawię, że będą... Będzie mniej kontrataków ze strony przeciwnika. No dobra, może być tak. 6-6. Brakuje szóstki. Dobra. No to w sumie tyle chyba. Dobra, weź sobie ten symbol. Dobra, tyle. Dobra, idź sobie, idź, idź, idź. Jeszcze kwestia, czy Kirill sobie poradzi.
Czy sobie Kirill poradzi z takim zaciętym przeciwnikiem? Zaraz, co to daje? W dzisiejszej bitwie na pole bitwy pojawi się... Dobra. To też mi się jeszcze przyda. Będę mieć czerwa. Czerwa chaosu. Nie, czerw odchłani. Dobra, w sumie on tyle, co tu mógł zdziałać. O, mogę jeszcze to wziąć. O, o. Jeszcze jak na życzenie. Sztuka wojenna. Tak, na pewno ze strzelectwem. Kontratak, odporność. Może odporność. To mi da lepszą obronę. Jak wygląda jego sytuacja z tą kobitką? Wysoki, ale on się broni. W dodatku ma rozdzielone wojska. Jeszcze sobie wziął flagę z moralami, szczęściem. Jeszcze mu dałem do obrony i żeby strzelcy żeby lepiej działali. Zobaczymy. Powinno to być dobrze. Miejmy taką nadzieję oczywiście. Dobra, atakujemy. Żadnych strat, minimalne straty, ale bez jakichś większych. Znając życie, to pewnie tutaj i tutaj. Gdzieś tutaj, o już chyba tu są mury. Chyba mi się tak wydaje. Nie, skała, ale tu chyba jest zamek. Dobra, teraz chwila prawdy. Co zrobi bohater? O, mogłem się tego spodziewać. Dobra. Jedną turę już jestem, jeszcze w plecy. Dobra, ten jeszcze zdobył to. I teraz jak tu sytuacja? No. Gdzie ten zamek? E, no nie róbcie sobie jaj, gdzie ten zamek jest? Czy tutaj? Czy tutaj? W konia mnie robicie. Naprawdę. W konia mnie robicie. Dobra. Chyba nie wejdzie teraz w ten zameczek, co? Chyba nie będzie aż tak chamsko. Mam na myśli ten na dole po prawej. Jeśli ktoś nie jest na tyle kumaty. Okej, okay. Aha, on się wrócił. To nie ten bohater, na którego liczyłem. Tym się nie przejmuję. A, dobra, wróciła się. To dobrze. To dobrze. Tu jest kopalnia złota. Gdzie ten zamek, cholera jasna? Tu jest. On tu jest. Ach. Proszę, jak się gubię. Proszę, jak się gubię. Rany boskie, co za wstyd. Powinienem się wstydzić. Właściwie to jest ciężko, bo cała mapa jest taka pogmatwana w taki sposób. Dobra. Aj, tu ma portal czereśniaczek. Dobra, koniec z tobą. Tor Berecie. Ale żem wyczytał. Dobra. Beret przegrał. Zielony beret. O, tu jest jeszcze jeden. Malik. No to będzie małe wyzwanie. Tak. No dużo straciłem. Ale biorąc pod uwagę, ile on stracił, jestem
Czemu Kabelec mnie nie zabił, żeby uwolnić Azora? Ascal to najpotężniejszy generał w historii Szeogu. Mógłby odzyskać swą pozycję w mniej niż 100 lat. To by pokrzyżowało plany Kabeleta. Jego plany? A jakim cudem ja trafiłem do papierów jakiegoś arcydemona? Dobre pytanie. Nie tylko przystojniak, ale i spryciarz. Kabelet wierzy, że masz wielką przyszłość. Byle kto nie zdołałby opanować duszy Ascala. Poza tym... Kabelet... To chyba był główny boss w Heroesie 5? Nie, nie pamiętam. Jeśli mówię źle, bardzo was za to przepraszam. Nie skończyłem 5. A powód jest taki, że mi się Windows kiedyś zjebał. I to jest oto powód. Dobra, tu już jest nic. Dobra, w sumie jest tu wszystko git. Co ja tu zdobyłem? Tartak. Kopalnie rudy, złoto. Tu mam w razie czego małą obronę. Jeszcze kryształy. Tego nie ma produkcja tych sukbusów. Czego chcieć więcej? Dobry terenik. Jedyne co to może tu za jakiś czas mnie zaatakować, ale wątpię w to. Na razie niestety muszę się z wami pożegnać. Nie mam dzisiaj na tyle czasu, żeby nagrywać. Tak więc mam nadzieję, że was usatysfakcjonowałem, bardzo trudne słowo, usatysfakcjonowałem tym oto nagraniem, że pokonałem w końcu pierwszego członka. Drugi członek już to kwestia czasu. Natomiast brązowy to raczej też kwestia czasu. Ile będę mieć? On góra ma 3 zamki. No może 4. A ja ile będę mieć? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6 na 4. No to i tak jest przewaga. Dobra, w każdym bądź razie mam nadzieję, że was usatysfakcjonowałem. Boże. Tak więc żegnam się z wami. Do usłyszenia i na razie.